Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms. War. Are you here to play executioner? Poprzednio w Darksiders. First gift awaits you. I will remain here with the Watcher. I'm not letting the horseman out of my sight. Where he goes, I go. Indeed. Go then, darkling. Make for the tree. You will never reach the other side. Would you serve in heaven or rule in hell? The storm is coming, Uriel. Soon, I will need you at my side. I would follow you into hell, my lord. They knew. How did they? The best laid plans, or so the humans used to say. You did this? You plotted and schemed to call us to this world. I simply took advantage of your initiative. No. I will consider this an offering, Abaddon. And you, my loyal servant, join me and take up the mantle of the Destroyer. No. Once the throne learns what you've done, you'll be cast down, dragged in chains before the council. You're already damned. So I offer you this choice. Would you serve in heaven or rule in hell? Abaddon must be punished. He bends the law to his will, laughs in the face of the council. What proof do we have? The seals are intact. No doubt the angel had help, but from whom? Until we know, we must wait. His act breeds open defiance. The council weakens. How long before we are overthrown? We cannot stop Abaddon, but there are others who might, if they had reason. We cannot send the fall. Without proof, there is no justice, only murder. They will see no reason in this assassination. We will send one, for whom vengeance is reason enough. Well? Abaddon is the Destroyer. The Archangel? He was betrayed. He is only a pawn in some greater game. Abaddon will have scattered the sword's remains, hidden them where none that walk in the light could find them. The Shadow Realm. Yes. Use the Mask of Shadows. Assemble the broken blade. Then, return it to the Forge of the Black Hammer. When this is done, return to me. Perhaps I can serve you one last time before the end. Azrael, at any time you could have left me to my fate, dead in the tower, lost among the ashes of Eden. Why do you help me now? When this is over, the council will see that justice is done. I will kill Abaddon, and all who schemed with him. We all must answer for our sins, horseman. When the hour of my judgment comes, I will embrace it. Whatever the light decides. Go, waste no more time on me. And tell Ulthane,
He is the last hope of an old fool. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack i witam się z nami po raz kolejny w Zagrajemy w Darksiders War Mastered Edition. Wow, jakie wiksy podziały się w ostatnim odcinku, to jest po prostu masakra. Okej, widzę, że jesteśmy za tym. Za tą areną, gdzie przetrzymywali Styxa. Okej, jest pierwszy. Odłamek miecza Armagedonu, czy tam ostrza. Jedna z 7 części ostrza Armagedonu. Okej. Okay. Nice! Mogę sobie tak fajnie przyzwać pożogę w trakcie lotu, super. Pewnie nie będę miał więcej okazji, żeby to wykorzystać, no ale trudno się mówi. Okej. Okay. Dobra, 1 na 7. Gdzie są kolejne? Dobra, w sumie tak inaczej, bo u Wulgrima będę mógł sobie to sprawdzić. Za momencik. W sumie jestem ciekawa, czy on coś powie na ten temat. Dobra, niech będzie. W takim bądź razie, większą esencję życia proszę. Większy szał, który sobie wtedy zużyłem. I nieśmiertelność. Żeby była. No bo hej, czemu by nie? Okej. I teraz tak, na razie żmijową jamę proszę. Okej, jest. O dziwo, na prochowisku jest. Na wyschniętej drodze. Na dławiących ziemiach. Zalana przełęcz. Rozdroże, katedra, złamany stopień. A w sumie to katedry na razie się przeniosę, bo tam był ten. Tam była ta miejscówka, gdzie mogłem wykorzystać łańcuch otchłani. Jak to zajebiście wygląda. A ta maska też tak fajnie wkomponowuje w ogóle w tę zbroję. Gdzie mogę wykorzystać łańcuch otchłani i jestem ciekaw, dokąd mnie to zaprowadzi. Okej, na szczęście dość krótka jest ta. Dróżka, to chyba dobre określenie. Dobra, i jestem w katedrze. No, na szczęście mogę sobie tutaj wezwać pożogę, żeby troszeczkę się chociaż przyspieszyć. No, nie, czekaj, tak, no. No, odeślij kunia. Tylko duszę. No, spodziewałem się czegoś więcej. Dobra, mam full. No i dobra. Tędy nie, ale za to tędy mogę przelecieć na drugą stronę. Moje pytanie tylko brzmi, czy to mi coś da. Okej, jest, są dusze. Znowu jakaś arena. Ej, znowu ten! Ziomek! Co jest z tobą? Nie tak, że tak powiem. Coś tu jest... Co to jest za koleś, no? Drugi raz już się z nim spotykam. Jaką mi zasówkę zrobił tym kapelusikiem. Aha, i to tyle. Okej. Okay. Spodziewam się czegoś więcej. O. Automatyczne odesłanie pożogi. Spoko. No dobra. Tam jakaś dziura z lawą. Dobra, tutaj. Pożoga. I wracamy do Wulgrima. No, nie do końca było to, czego się spodziewałem. No ale dobra.
Nie można mieć wszystkiego, jak to mówią, nie? No dobra, jak już tak lecę, to do złamanego stopnia się przeniosę. Dobra, coś jeszcze? Nie? Zajebiście. Dobra, gdzie jest ten fragment? Będzie oznaczony na mapie? Tak, jest oznaczony i on jest gdzieś po tej stronie. No dobra, a to oznacza, że muszę się tędy wspiąć na górę. Nagle mam full HP? Z czego? No i proszę bardzo. Były zombiaczki, nie ma zombiaczków. I raz. O nie. I dwa. Ty, a widzi mnie? Ty nie, chyba mnie nie widzi. Bo nie atakuje. Tak mi się wydaje, że mnie nie widzi, nie? Bo jakby mówię, nie do końca mam pewność. Dobra, z panem się żegnamy. Tutaj nic. O, gdzieś w tamtym kierunku. Nie, dobra, widzi mnie niezależnie od tego, czy jestem w, czy poza. No to ja sobie na was ześlę cierpienie. W tą stronę? Nie to menu? W tą stronę? Nie, w drugą stronę, dobra. W tą stronę się muszę udać. Tylko teraz dolecieć? Uff, dobra, udało się. Dobra, lecę dalej. O, no shit, Sherlock. A, faktycznie, tam się znajduje, proszę bardzo. Dobra, proszę do mnie. Okej, jeden padł. Drugi, no drugi niestety jeszcze nie padł. Ale już się to udało załatwić. A nie, dobra, tutaj normalnie wejdę, bo wcześniej mi tu powstrzymała cutscenka z Uriel. A poza tym, jakbym tutaj wszedł normalnie, to nie byłbym w stanie tego zebrać. Okej. Okay. Drugi odłamek. Jeszcze... Jeszcze 5! To, żem poleciał. A tu jest chyba zejście w sumie, dlatego ten typ tu stoi. Jako za strażnika tu robi. Dobra. O. Kawałek zbroi. Tego frajera. No dobra. Lecimy na Szczecin. Dobra, to może na razie sobie do łańcucha wrócę. Bo to mi zawsze daje jakieś, powiedzmy, jakiś wariant dodatkowy podczas walki, żeby sobie takiego malutkiego ziomeczka dociągnąć. No, tutaj tylko dusze. Ej, ty, to może ja tu byłem w stanie jednak wejść za pierwszym razem? Zobaczmy. Do góry. Are you serious? Do góry. O, proszę! Drugi odłamek gniewu. Do rdzenia. Zajebiście. Okej, tutaj nic.
A okej, dobra, byłem w stanie wejść, ale bez gwiazdy nic bym tu nie zdziałał. No spoko. Także uno, dos, trys, boom. A ty net sobie mogę to przyspieszyć dzięki łańcuchowi otchłani. Pyk. Z piąstka. A proszę bardzo, piąstka do czegoś innego. Piąstka do odłamka kamienia życia, co daje mi cały odłamek. Bardzo ładnie. No, dawaj, dawaj, dziabiemy, dziabiemy. To jest dość fajne, kiedy tak po prostu bierzecie ziomka i on leci do was, bo w sumie nie może nic innego zrobić. Okej, tu się jakoś wespnę na górę. Tu? Nie, a nie, tak, tu, ale muszę użyć łańcucha. Czyli kolejne zabezpieczenie. Ty, rogata skrzynka? O, czyżby z upgradem? Kurde, 15 odcinków. Na sumie odcinków też, nie? Ale o minuty mi tu bardziej chodziło. Dobra, trzepiemy tego ziomeczka. Ej, każdy atak mnie teraz leczy, mimo że nie ma krwiopijcy. Ej, to chyba dzięki zbroi otchłani. Tak mi się wydaje. Zadaję obrażenia i to mnie leczy. Okej, jest kolejna rogata skrzyneczka. A w niej? Większa esencja życia. No, nie do końca tego się spodziewałem. O, dobra, ale to gwarantuje mi kolejny użytek. Czy użytek. Daje mi to kolejne puste naczynia. Bardzo ładnie. A, tutaj podmuch powietrza w krainie cieni, czyli jeszcze inne zabezpieczenie. Śmiałem się pytać, czy mnie widzą, ale w sumie to... Ja tu chyba nie mogę być permanentnie niewidzialny. Dobra, wypuszczę sobie to i zabiorę sobie to. Co, jedna zdechła, jedna... W sumie nie wiem. Dobra. Ale jest to kolejna część mieczyka. No dobra, to teraz wydaje mi się, że chyba pójdę na rozdroże. Powiem tak, byłoby fajnie w tym odcinku zabrać wszystkie odłamki, żeby już w kolejnym, mam nadzieję, zakończyć grę. O, tu już są, widzę, te aniołki takie troszkę bardziej piekielne. O, już na start, co? Dobra, lecę tu. To co mi to w sumie ma dać? Chyba nic. A w ogóle zobaczyłem sobie... w sensie przeczytałem sobie gdzieś, że można ponoć... Czekaj, czekaj. O kurde, o to się będę musiał pośpieszyć teraz. Dobra, w górę. Okej, dobra, no z tym pośpiechem to przesadziłem, nie, ale... Oj, w ogóle to, jak się użyje tej, jak się użyje mocy gniewu w trakcie... Coś tam wybuchło przed chwilą? W trakcie odnawiania się paska, to wam i tak się odnowi do full. Okej, to jest to. W ogóle nie ma gdzieś... A, to jest ta skrzynka pod spodem, dobra. Tam gdzieś jest na spodzie. Okej, tu jest kolejny fragment. Ostrza Armagedonu.
Mhm, odłamek miecza. Ej, ty... Ej, wait a minute. Czekaj, gdzie to było? Dobra, żeby z nimi się nie bawić. Widziałem, że tutaj trzeba chyba rozwalić wszystkie hydranty. I jak się to zrobi, to wtedy właśnie może się pojawić skrzynka. I chcę sprawdzić, czy to jest, wiecie, takie for real, czy to tylko tak dla jaj było robione. Ja tutaj będę puszczał to cierpienie, bo to jest po prostu najszybszy sposób pozbycia się wszystkich tych przeciwników. A ja mam i tak, nie dość, że wystarczająco dusz, to dodatkowo wystarczającą ilość naczyń. Znaczy nie, no nie, głównie tutaj duszy, o duszę chodzi, nie, bo naczynia to swoją drogą. Ale okej, czyli naczynia mogę jedno kupić, a resztę muszę chyba znaleźć. No ale dobra, tutaj nic nie ma. W sumie właśnie, przecież mogę spożogę przyzwać, nie? To na piechotę latam. O, jest kolejny. Dobra, jeszcze coś tu się znajdzie. Jeszcze jest tutaj. Ej, ale tutaj byłem przecież. Przecież to rozwalałem. Uuu, albo i nie rozwalałem. Przy rogatej skrzynki to mnie zostawił. Ogień piekielny! Napełnia broń białą mocą żywiołu ognia. A, czyli zapewne po prostu broń będzie się palić, tak? No pewnie tak, tylko ja teraz już po... Nie do końca to chciałem zrobić. Ale już po ulepszeniu tego na maksymalny poziom ten atak zawsze podpala, tak więc... No, nie ma co się... Nie ma co wymieniać tego... upgrade'u. No patrzcie, nie? Pyk. I wszystko płonie. No i wszystko też może umierać, tak przy okazji. Czemu to targetuje też pojazdy? No nie no, kurde... Albo coś... Albo jakiegoś tego omijam. Tego... Hydranta. Albo już za późno, żeby sobie tą skrzynkę zgarnąć. A to ewidentnie jest chyba ta skrzynia stąd, bo ona nie chce się w ogóle pojawić. Myślałem, że jest na górze, a tu nie. No chyba, że gdzieś tu po prostu jest jakiś hydrant, którego... nie zauważyłem. A na to jest dość wysoka szansa! Jest hydrancik! I czy to jest ostatni? Tak jest! A... Ej, no serio? Ja się spodziewałem jakiejś skrzynki mocnej, znaczy mocnej, no jakiejś tej... rogatej albo tej płaskiej, a nie skrzynki po prostu z duszami. Tutaj, no tutaj, bo to jest nade mną. Teraz co? Nie wejdę. Czemu te ryby się zrespiły? Chyba, że muszę przeskoczyć. To by miało w sumie jakiś sens, nie? A, no prawie. Pojawia się punkcik. Congratulations, you have played yourself.
Okej, pół godziny już prawie minęło. 29 prawie minut, będąc dokładnym. Dobra, tutaj szybki ten. Manewrunek. No nie wiem, czy to jest dobre określenie. No dobra, pyk. I to już chyba... w sumie nie. A nie, to jest dopiero piąty fragment. Tak? Nie to menu. Tak, to dopiero piąty fragment. A to w sumie mogę rozwalić, ale... de facto chyba nie muszę. Oj! O, ale bym błąd popełnił, jakbym tego nie rozwalił. Ale bym błąd popełnił. I co? Zawsze eksplorujcie. Zawsze eksploruj ta, co gra każe. Albo blokuje przed wami. Ale bym se pluł w brodę, jakbym potem okarnął, że to tutaj jest. Kurde, czyli Ulfej nie wie... w sumie dlaczego skąd miałby wiedzieć, że Abaddon to niszczyciel. Zarówno Azrael, jak i Ulfej pewnie myśleli, że Abaddon faktycznie zginął na początku apokalipsy. Mogę to wyhaczyć tak? Czy mogę? Interesujące. Dobra, to sprawdzę jeszcze tutaj. Dobra, to jest to, gdzie żeśmy przyszli. A tutaj dalej powinno być wejście do żałobnicy. Czy do żałobnicy? O właśnie. Tutaj się nawalaliśmy z Uriel. Tam jest wejście do... znaczy do... na teren żałobnicy, powiedzmy. A tutaj żeśmy sobie chodzili z Ulfeinem. I tu widzimy chyba gdzieś te punkty zaczepu dla łańcucha. O właśnie, i proszę bardzo, jest tam... stary, nie masz jeszcze dość? Dobra, wiesz co? Masz, pobaw się. Tyle go widzieli. Okej, ale co? Jeszcze kolejny rdzeń? Jeszcze kolejny ten? Rdzeń mogę sobie złożyć? No to wygląda. Pytanie, gdzie? Bo tam jakby wszystko ogarnąłem i tam nie ma nic więcej. To się ogarnąłem. No wtedy co tam chodziliśmy z Ulfeinem, a bez niego nie da się tam przemieszczać, tak mi się wydaje. Nie we wszystkich miejscach, oczywiście. Ło, ej, nieźle! Ciekawie ta wieża skończyła w trzech latających kawałkach. Kto by się spodziewał? Jak ja bym chciał tutaj... O! This is no ambush, Horseman. I come alone. I, Uriel of the Hellguard, champion of the White City,
call you, Horseman, to Nex Sacramentum. Fool. I lay claim to your life before the Creator. Will you dishonor this law as well? Why? Because Abaddon said you understood honor. And because he was the best of us. The death oath cannot be broken until one falls by the hand of the other. I accept. Okej, nie spodziewałem się walki z Uriel tutaj. Okej, nie mogę jej przyciągnąć, ale mogę się do niej przyciągnąć. Tyle dobrego? No poniekąd chyba tak. Laska, nie wiem czy ty wiesz, ale po pierwsze mam na sobie zbroję od Chłani. Może nie było tego widać na kascence, ale mam. To jest po pierwsze. A po drugie, jakby ja jestem jeźdźcem Apokalipsa, ty jesteś tylko aniołkiem. Wiesz, na twoim miejscu to ja bym nie próbował walczyć. Nie tylko z wojną, tylko z jakimkolwiek jeźdźcem Apokalipsy. Ej, nie to. Piłę mi dawaj. O, właśnie tak. Burn! Ej. No burn! No nie pali się, no co za oszukistka. Ej, really? No, dawaj. Mam tutaj kolegów dla ciebie. Ale babka jest wytrzymała. To jest trzeba przyznać. Ej, nawet mój najmocniejszy spell niewiele jej zrobił. Albo ja po prostu nie widzę, żeby jej coś to zrobiło. No bo w sumie nie ma tutaj paska życia, nie? Więc ja nie jestem w stanie stwierdzić, jak bardzo ją to zraniło, o ile w ogóle. No dobra, sorry, ale z tym to już nie wygrasz. Naprawdę, powinnaś przemyśleć swoje szanse, wiesz? No, dawaj. Ej, no jak ona jest pancerna? Dobra, once again. Zmienię sobie w sumie może na kosę. Albo coś ją to może poharatać trochę bardziej. No wreszcie! Ouch. The destroyer. Liar! To protect you, he kept you from the truth. You pledged to follow your lord into hell, never knowing what awaited you or what he would become. Abaddon. He was betrayed and became the enemy of all creation. I've been to the tree. Its gift was truth, and I share it with you now. Remember the death oath. Soon it must be fulfilled. No nieźle. Okej. No to jest najprostsze, bo dosłownie po prostu tutaj stoi. Tylko tutaj utrudnieniem była chyba Uriel, tak mi się wydaje. Znajdź ostatni fragment, który kryje się gdzieś na prochowisku. Dobra, którędy się tędy przychodziło? Chyba tamtędy. Dobra, teraz tu. Tu już mogę wrócić do tego. A, albo jednak i nie mogę. Zajebiście. I co? Tamten też się wyłączył?
Oczywiście. No dobra. Czemu to w ogóle nie mogę wezwać pożogi? To jest dla mnie trochę dziwne. O! No, nie wycelowałem. Też nie miałbym jak wycelować pewnie, ale już. Detal. No, w górę, w górę. Teraz pytanie. Cóż to się kryje po drugiej stronie? Aaa, kolejna... Ej, ale fuks. Kolejna rogata skrzyneczka. Błogosławieństwo śmierci! Ta nieświęta, pulsująca mroczną energią pieczęć nosi symbol brata wojny. Śmierci. Ładnie. Czyli pewnie ostatnia rzecz, to jest pewnie ten kolejny legendarny upgrade, a ostatnia rzecz należałaby pewnie do Furii, czyli do siostry wojny. Okej, ale co mi to daje? Wysysa obrażenia zadane bronią i przekształca je w zdrowie. Nice. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane bronią, znacznie zwiększa liczbę dusz pozyskiwanych z przedmiotów i przeciwników po przypisaniu do kosy, zapewnia dodatkowe dusze. Okej, czyli takie połączenie mistrza broni, rządzy krwi i kosiarza. W jedno. Mógłbym sobie to w sumie zapytuję sobie to w kosę, jestem ciekaw, jak będzie wyglądała. No przeepicko. Przeepicko. A w sumie mogę już tutaj z guby raczej zrezygnować, mi się wydaje. Po prostu, no, jak będę musiał, to sobie na ostatnią walkę nakupię... Przecież to już mi jest potrzebne. Na ostatnią walkę po prostu sobie nakupię tych, nie? No, kryształków z gniewem. A coś mówi, że czeka nas właśnie ostateczna walka z niszczycielem. Nawet Wulgrim to sugeruje. Okej, jesteśmy po raz kolejny w szubienicy. Także wypuśćmy sobie potępienie, niech się pobawi. No, a ja lecę do Wulgrima, którego w sumie właśnie ominąłem. Dwukrotnie. O nie, pewnie większość wam z tego po prostu powycinam. No i dobra. Myślę, że jedna większa esencja warto mieć, a reszta to już będzie po prostu większy szał. Okej, jak to wygląda teraz? Nie tak. No dobra. Greetings! Okej, jesteśmy na prochowisku. Czemu ja naprawdę nie mogę już tutaj wezwać sobie pożogi? Nie wiem. Okej, ale gdzieś w tamtą stronę jest ten. Ty, tam jest sfera? A Jezus, to jest z tego. Okej, nieważne. Gdzieś tutaj. Zejdź z kunia. Tam na górze? Czyli myślałem, że będzie tutaj gdzieś bombeczka, chociażby ta uśpiona, ale nie widzę żadnej. Dobra. Nie to. Maska cieni jest mi teraz potrzebna. Maska i szybka... Nie? Za wysoko.
Dobra, ale wezmę maskę, bo może tutaj, może bobeczka jest w tym ukryta. A no oczywiście. Teraz co? Jedno tutaj. Teraz gwiazdeczka. Kabum. Teraz co? Ej, no ale ja tam nie wejdę przecież. A, czekaj. To jedno mi zabierz. Bo teraz mogę sobie to ciepnąć tutaj. A, nie, to jest nieważne, bo to było jedno to samo. No, wezmę to sobie tak czy siak, tak na wszelki wypadek. Może jeszcze dalej będzie potrzebny jeden, kto wie. Ale chyba, ale widzę, że chyba nie. Aż tam dorzucił? Nieźle. Czekaj. A właśnie, tak coś czułem, że to miejsce. Z tym punkcikiem. Dobra, weź mi tę maskę tak na wszelki wypadek. Myślałem, że coś się pojawiło, ale chyba nie. Okej. No nie udało mi się tak słagersko niestety zlecieć na kunia, no ale mówi się trudno. No dobra. No to cóż, w następnym odcinku wrócimy sobie do Ulfeina i... jak to rzekł przed chwilą obserwator, zakończymy to wszystko. A, czekaj. Nie. Myślałem, że coś powie, jak będę miał komplet, ale widzę, że nie. No dobra. Brud przy kuźni w takim bądź razie zostanie przeze mnie... Znaczy, teraz się do niego przeniosę. Mów poprawnie po polsku. Przeniosę się teraz do niego. O, to chciałem powiedzieć... Ej, czekaj no moment. Tego tu nie było wcześniej. No i nie złapię się. Ej, ja nie wiedziałem, że w pustce może się coś takiego pojawić. Okej. Jestem troszeczkę zaszokowany. I tu skrzynka z kamieniem zdrowia jest. Nie, czy z gniewem? Z gniewem! Drugi fragment. Okej. Ty, ciekawe, czy w innych w tych też coś takiego się pojawiło, czy tylko w tej konkretnej z takim okręgiem? Ciekawe. A, no ale dobra, wracając. Już miałem chrzanić te pozostałe rzeczy. Ja jestem teraz właśnie w brodzie przy kuźni. Zapisik był, tak więc ja też robię swój. I w kolejnym odcinku kończymy grę i co za tym idzie, kończymy także serię. Ale nie martwcie się, bo następna będzie część numer 2. Już nie mogę się jej doczekać, a póki co ode mnie to tyle. Żegnam się z wami. I widzimy się w kolejnym odcinku Zagrajmy Darksiders Warmastered Edition, który zakończy przygodę wojny, przynajmniej na ten moment, na zniszczonej ziemi. Cześć!